Zamiast pracować, to oni... Nie mam już ani grosza. Co będzie? No to w nogi. No panowie, czekajcie, panowie! Panowie, czekajcie! Panowie, poczekajcie! To jest ten, obywatele! Obywatele, momencik! Chwilowo nie mam przy sobie pieniędzy. A w domu? Dziękuję, wszyscy zdrowi. Zaraz, uspokójcie się. Co jest? Proszę, mam tu klejnot rodzinny na zastaw. O! Na pewno będzie wykupiony. Dziękuję. Wierzę na słowo. Dziękuję ci, czcigodny starcze. Pieniądze dzisiaj przyniosę na pewno. Bywajcie, obywatele! Bywajcie. Proszę jaśnie pana. Co jest? Już późno, trzeba wstawać. Późno? A która to? Piąta, proszę jaśnie pana. W nocy? Nie, po południu. Zaraz. Wczoraj czy dziś? No dziś. No to mam czas do jutra, dobra. Proszę pana, pani hrabina czeka. Mama? Tak jest, prosiła, żeby jaśnie pan zaraz przyszedł. Jakaś ważna sprawa. Ach, no trzeba wstawać.
Baptysto? Słucham jaśnie pana. Mój Baptysto. Baptysta powiada, że mama ma bardzo ważną sprawę. Tak jest jaśnie panie, bardzo ważną. Bardzo ważną. A kąpiel? Kąpiel gotowa jaśnie panie. Baptysto! Słucham jaśnie pana. Od czego mi tak skóra strzelniała? Ależ to nie skóra, proszę jaśnie pana, to smutki. Jak to? Przecież ja się rozbierałem. Ależ nie zupełnie. Niewolniku, gdzie twój pani władca? Jaśnie pan jest w łazience. Prawioskie przesądy. Serwus, kamracie. Jak się mam, brat? Zaraz wychodzę do ciebie. Radosna nowina. Udało mi się skomponować duet miłosny do drugiego aktu. Posłuchaj. O ty moja, cudna pani, te kwiaty, składam tobie w dani. Niech te kwiaty, mówią tobie o mnie, jak ja kocham, jak ja kocham cię ogromnie. Fenomenalny przebój, co? Owszem, Wacuś, tylko wiesz, to ocham i oje to nie bardzo. Daj pokój, Józiu. Muzykę i literaturę zostaw mnie. Do ciebie należy strona finansowa. Ja piszę operetkę, ty dasz 20 tysięcy na założenie teatru, a boska Lolita wykona główną rolę. Proszę jaśnie pana, pani hrabina czeka. Już idę. Jeżeli mamusia w dobrym humorku, za chwilę będziemy mieli te 20 tysięcy. Ja jako matka Józia i ty jako jego wujek, no i jako jedyny mężczyzna w rodzinie, musimy mu nareszcie powiedzieć dosyć. Co? Dlaczego nie nalewasz? Powiedziałaś dosyć. No jak przecież to dosyć odnosi się do Józia, a nie do ciebie i do herbaty. Przecież Józio nie nalewa herbaty, tylko ja... Boże, kiedy ty nareszcie będziesz choć trochę przytomny? Nic cię w życiu nie obchodzi, tylko konie i wyścig. O nie, moja droga siostrzyczko. Józio też mnie bardzo obchodzi. A co do wyścigów, znowu miałem pecha. Wyobraź sobie, Kazanowa przyszedł dzisiaj pierwszy, a ja stawiałem na tip-top. Pech. Ach, daj spokój z tym koniem. Nie na to cię tutaj wezwałam. Słuchaj, że nie mogę sobie dać rady sama z Józiem. Musisz mi dopomóc. Ja? A co ja mam robić? Razem ze mną przemówić mu do rozumu. Niech się nareszcie ustatkuje, niech przestanie ulać. Chłopak młody musi się wyszumić. Tak. Aż wyszumi cały majątek. Tak samo jak i ty. Jak ja? Przecież Józio nie gra na wyścigach. Ale on na co innego wydaje pieniądze. Patrzaj, przyniesiono mi rachunek z jakiegoś dancingu. 540 zł i 25 groszy. Rozumiesz? 540 zł. Rozumiem. Ale na co on wydał te 25 groszy? Dzień dobry, mamusiu. Dzień dobry, wujaszku. Proszę cię, siadaj. Siadaj. Musimy pomówić z tobą. Oho, widzę, że to coś poważnego. Tak, te twoje hulanki, zabawy i głupstwa muszą się nareszcie skończyć. Tak jest.
weźmiemy się do ciebie ostro. Mamo i ten. I kto? Co? Aha, i ja. Człowiek, który nic nie robi i nie zarabia ani grosza, nie może tak szastać pieniędzy. A właśnie, że będę zarabiał. Otwieram teatr i potrzeba mi na to drobnej sumki. 20 000 złotych. Wykluczone. Jaka... Przestań! Eureka! Mam nareszcie finał do trzeciego aktu. Ale ja nie mam pieniędzy. Pokłóciliśmy się z mamą i nie chce mi dać ani grosza. Nawet moją pensję mi cofnęła. Hrabio żebraku! I co teraz będzie z naszym teatrem? Z moją operetką? Z Lolitą, która nareszcie nauczyła się robić? No bo źle, ale trzeba coś wymyślić. Niewątpliwie trzeba coś wymyślić. Ale tu nic nie wymyślimy. Dobre wino rozjaśni nam umysł. Chodźmy. Niestety, nie mam ani grosza. Niech ci twój pasi brzuch niewolnik pożyczy. Musimy zapłacić za wybitą szybę temu szewcowi. Czcigodny starzec zawierzył mi na słowo. A, racja. Baptysto, daj mi 50 zł. Taka moja matka jest dziwna. Chce, żebym zarabiał, a kiedy otwieram teatr, nie daje mi ani grosza. Wszystkie matki świata są jedną wielką zagadką. Ale to nic, muszę zdobyć te pieniądze. Znajdę jakiś sposób. Służę jak się. Dziękuję bardzo. No, teraz możemy już pójść. Co dzień rano siadasz se do roboty, przy robocie szybko mnie dzień po dniu. Pocie czoła męczysz się do soboty, a skończy się robota, to wtedy raczej lub. Co może być lepszego do pracy kolego? Masz słońce, las, przyrodę i swobodę, tylko żyć! I jeszcze jest prócz tego dziewczyna jedyna. Co może być lepszego? Nie może mi być! Odpoczynkiem to jest, wiesz, jak z pragnieniem, wtedy bracie wody chcesz, gdy jej brak. Cały tydzień męczysz się bez wytchnienia, a przyjdzie ta niedziela, to wolny jesteś ptak. Co może być lepszego, niedziela, kolego? Masz słońce, las, przyrodę i swobodę, tylko żyć! Jeszcze jest prócz tego dziewczyna jedyna, co może być lepszego, nie może lepiej być! Karanie boskie z tym chłopakiem, no kiedy ty się nareszcie nauczysz śpiewać? Kiedy ja dobrze, proszę majstra, jak pragnę zakwitnąć. O, nie może lepiej być! Klęsa, kumpakum. Ej, Józiek, Józiek, z ciebie nigdy dobry szewc nie będzie, jak ty tak śpiewasz. Wydaje mi się, że ktoś wszedł do sklepu. No co jest, jak pragnę zakwitnąć? Ciepurę ze mnie chce zrobić? Majster ma rację. Dobry szewc musi umieć śpiewać, rozumiesz? A czy ja chcę być dobrym szewcem? Chwilowo to jestem. Jeszcze dzień, jeszcze dwa. I za hrabiego się dostaniesz, tak? A żebyś pan wiedział. Możecie mi nie wierzyć, ale ja jestem hrabiowskie dziecko. Tylko mnie cyganie porwali i zamienili, jak byłem w pieluszka. Śmiejcie się, śmiejcie. Myślicie, że ja zawsze tak wyglądałem? Ja byłem ślicznym dzieckiem. Brunet, takie duże czarne oczy. Ale jak mnie cyganie zamienili na takiego, jak jestem, to co ja mogę zrobić? Ale zobaczycie, jeszcze moja mama hrabinia złotą karetą po mnie przyjedzie. I bogaty będę, i nie będę szewcem, o! To mają być buty do konnej jazdy, proszę tak, szanownego tak, pana. Takie same, jak ma pan baron Czeczotarski. Pana robił, prawda? Tak, no. Tak, ale takie buty, jak ma pan baron, są drogie, proszę szanownego pana, kosztują 150 zł sam za kompakom. U mnie cena nie gra roli. Dziękuję. Jestem prezes Żurek Żurkowski. I takich baronów mogę 10 kupić. Więc ma pan tu zadatek, tylko żeby buty były ładne. A, będą, będą, proszę szanownego pana. Wszyscy moi klienci są bardzo zadowoleni. No, no właśnie, właśnie, słyszałem i dlatego tu przyszedłem. Bo ja, panie, kupuję tylko w Śródmieściu, w pierwszorzędnych magazynach. Pan mógłby się przenieść gdzieś na Nowy Świat. A po co, cakum pakum? No, no jak to po co, no, nowoczesność. Elegancja, lepszy punkt, a nie taka starzyzna jak... Nie, nie, ja się stąd nigdy nie ruszę. Kocham Stare Miasto. Kocha pan Stare Miasto? Też ma pan co kochać. Zdaje się, że to tutaj. Tak, zdaje się.
Zaczekaj tu na mnie. Zapłacę za szybę i zaraz wracam. Dobrze. Otóż jestem, kamracie. Macek, mamy pieniądze na teatr. Co ci się stało? Przeczytaj. No przeczytałem i co z tego? Chodź. Zdaj mój marynarkę. Po co? Głupi jesteś. Rozumiesz, co hrabina Lulewiczowa powie, gdy się dowie, że jej syn pracuje u szewca? Każdą sumę da za to, żeby mnie stąd wyciągnąć. Jak to? Więc ty chciałbyś... Józek! Jesteś po mnie najgenialniejszym facetem na świecie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan w jakiej sprawie? Ja w sprawie tego ogłoszenia, że potrzebny czeladnik. A w jakiej firmie pan dotąd pracował? Ja dotąd pracowałem u... Ja znasz się nigdzie nie pracowałem, ale ja chcę zacząć. A, to znaczy, że do terminu, co? Tak, proszę pana, to wszystko jedno, jak to się nazywa. O nie, to nie jest wszystko jedno. Terminatora nie potrzebuje, potrzebuje czeladnika, który zna już swój fach. Proszę pana, ja jestem bardzo zdolny, ja się szybko nauczę. Całe życie marzyłem o tym, żeby zostać szewcem. Moja matka też tylko o tym marzy. To taki ładny fach. Ładny, bo ładny. A ja nic z tego. A może... Może do jakiegoś innego fachu. Wygląda pan dobrze. Na pół inteligenta prawie. Może do jakiegoś biura. A nie, ani pisać, ani czytać. Ani alfabeta? Nie, alfabeta też nie umiem. Nie może! Nic z tego. Oj, jak fałszywie. Prawda? To mój terminator. No uczę go i uczę, on wciąż to samo. A to taka ładna i łatwa piosenka. A pan ją zna? No, naturalnie. Tak? Cóż może być lepszego po pracy, kolego? Masz słońce, las, przyrodę i swobodę tylko żyć. Gdy jeszcze jest do tego dziewczyna jedyna, cóż może być lepszego, czy może lepiej być? No, do widzenia. Zaraz, momencik. Chodź no pan. Słucham pana. To pan śpiewa. Troszkę. Nie, wcale nie ile, sakum pakum. A ma pan do? Do czego? Do re mi. O, prawda, pan jest analfabeta. No, niech no pan spróbuje. Do, re, mi, fa, sol, la, ci, do. A, rozumiem. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dobrze. Z pana byłby niezły szewc, panie. Bo jak to się mówi, warunki głosowe pan posiada. Terminator. Słucham pana majstra. Jak się nazywasz? Józef Lulka, proszę pana majstra. Józef Lulka. Lulka, tak. Skąd? Z Pultuska. Aha. Ale nie będę na ciebie wołał, Józef. Bo jednego Juszka już mam. Będziesz się nazywał... Ignac. Rozumiesz? Rozumiem, proszę pana majstra. Ignac. Przez pierwsze pół roku będziesz dostawał z panie i Wicht. A potem zobaczymy, no. Dobry masz wygląd, to i w sklepie będziesz pomagał. Dziękuję panu majstrowi. No. Aha. I na to wszystko musi się jeszcze zgodzić pani majstrowa, bo ona tu rządzi. I ja też. Józiak? Słucham pana majstra. Nowy śpiewak. To nowy terminator. Aha. Ignac mu na imię. Daj mu fartuch. Pokaż mu w warsztacie wszystko, co i jak, takum pakum. Zdymiesz czeladnika ze szyby. Proszę, nie rozumiem. Każdą szczegółę będę ci tłumaczył. Kartkę zdym z wystawy. A. Jałopie. I raz, chodź. I uważasz, masz mnie słuchać. Trzecia osoba jestem w tym domu.
Pierwsza osoba to pani majstrowa. Jej tu nie ma, bo wyjechała na kilka dni do garbarni, do Radomia. Pani majstrowa krzyczy na majstra, majster na mnie, a ja na wszystkich. I lec! Zdejm kartkę z wystawy, ale galopem! Słucham pana starszego terminatora. O właśnie, zawsze masz do mnie tak mówić, jak pragnę zakwitnąć. Udało się, terminatorem. Więc uważasz, trzeba urządzić, tak? I lec! To tak długo, jak pragnę zakwitnąć. Wieczorem. To ty tam ruczysz pod nosem? Nie, nic, proszę pana starszego terminatora. Tylko mówię, że już. A, to marsz do warsztatu. Ale ruczaj się, jak pragnę zakwitnąć. Ignac, chodź! Nowy terminator, Ignac Lulka. No czego stoisz? Ukłoń się panom czeladnikom. Dzień dobry panom. O, jaki grzeczny. Dzień dobry panu. Serwus! To boli? Nie. A to będziesz moim przyjacielem. Nie, on będzie moim przyjacielem! Nie, on będzie moim. On będzie moim przyjacielem! Co się dzieje? Co to za berberie? Nic, panie majster. Nowego terminatora witamy. Do roboty jeden z drugim. Do siebie się śmieje. Siadaj. Daj nam mu kamień. Weźmiesz kamień. Młotek mu daj. Wyjmij podrób z wody i rozklepiesz ją. A gdzie tą ręką? Tamtą. Oj, nie tak, równo, tak, żeby można było przy tym śpiewać, o. Lam, pam, 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 to twój palet? Klep, ja palet będę trzymał. Co dzień rano siadasz se do roboty, przy robocie szybko mknie dzień po dniu. Pocie czoła męczysz się do soboty, a skończy się robota, to wtedy bracie lu. Co może być lepszego po pracy kolego? Masz raz przyrodę i swobodę, tylko żyć! Gdy jeszcze jest prócz tego dziewczyna jedyna. Co może być lepszego, nie może lepiej być. O ty moja, o ty moja, o ty moja, cudna pani, te kwiaty, składam tobie wnet. Kwiaty mówią tobie o mnie, jak ja kocham, 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 jak ja kocham cię ogromnie. Brawo, Lolito, jesteś wspaniała. Fenomenalna, co? Przymykam oczy i widzę naszą boską Lolitę na scenie w powodzi kwiatów. Tłum szaleje, konie wyprzęgają z samochodu. A naszemu znakomitemu geniuszowi stawiają pomniki na każdym rogu ulicy. A nasz mecenas sztuki wybiera codziennie z kasy worki z pieniędzmi. Nie chodzi mi tyle o pieniądze, ile o to, żeby pokazać mamie, że ja także potrafię zarabiać. I żeby pomóc wam. Najmilszej parze moich przyjaciół. Dziękuję ci w imieniu swoim i Lolity, zacnych prawion. No, a teraz pędzę, bo mój szef, pan starszy terminator, nie wpuści mnie do domu. Widziałem go, groźna figura. Oho, musiałem go przekupić papierosami, żeby nie powiedział majstrowi, że wychodzę. Więc jutro do dzieła, Wacławie. Tak jest, panie mecenasie sztuki. I błagam cię, postaraj się, bo ta niewola u szefca wcale nie jest przyjemna. Adio, Lolito. Adio! Serwus, kamracie. Właśnie. Dziękuję panu starszemu terminatorowi. Cicho, żeby się majster nie obudzić. Zamykam oczy i widzę tragiczny obraz. Józio siedzi przygarbiony na stołku, w jednym ręku trzyma but, w drugim dratę, w trzecim młotek i wali w obcas. Lup, cup, lup, cup, lup. Dosyć, dosyć. Niech pan nie opowiada. Pani hrabina pozwoli te sole. Dobrze robią. A młodziu, mój syn, hrabia Lulewicz, łowił szewca but. Nie buty,
obcasy. Niskie, przyziemne obcasy. Zamykam oczy i widzę tę hrabioską, białą rękę poklutą gwoździami. Co za kompozycja? Panie, dlaczego on to zrobił? Jak to się mówi, tonący drat mi się chwyta. Zamykam oczy i widzę okropny obraz. Panie, proszę, niech pan nie zamyka oczy. Pan widzi straszne rzeczy. O, dzień dobry. A to wiesz, co za nieszczęście. Józiu poszedł do szewca. No to też. Ja w tej chwili wracam od krawca i wcale nie mam takiej zrozpaczonej miny jak... Dlaczego zaraz nieszczęście? Ależ on poszedł pracować. Hrabia! To straszne, żeby hrabia pracował. Powiedz mi, skąd ja mam ten parasol? Przecież to jest nie mój parasol. Pełniłem swój obowiązek i mam zaszczyt pożegnać panią hrabinę. A, dzień dobry panu. Kiedy ja właśnie odchodzę. No to po co się pan wita? A, rzeczywiście. A może to jego parasol? Wyszedłem z domu z laseczką, a wracam z parasolem. Zostaw już ten parasol w spokoju. Przed pokoju chciałeś powiedzieć. Wszystko jedno, słuchaj. Ważne jest to, żeby Józia wydostać jak najprędzej od tego szewca. Ale to nie jest mój parasol. Z odpoczynkiem to jest, wiesz, jak z pragnieniem. Wtedy, bracie, wody chcesz. Ty je brak. Cały tydzień męczysz się bez wytchnienia, a przyjdzie ta niedziela, to wolny jesteś tak. Ignac, chodź na tutaj. No, odpocznij sobie trochę, siadaj. Ale ci ten pan starszy terminator daje Bobu, co? Ciężka praca. Nie, nic takiego, jestem przyzwyczajony. A wyglądasz mi na takiego delikatnego. Taka już jego uroda. Ale to swój chłop! Naturalnie! A może panowie pozwolą papierosika? A, to już co innego. Dlaczego nie? Dawaj, no tutaj zapałki jakieś. Przyrządu palenia tylko buzię przyniosłem. Ale nie myśl sobie, że to zawsze tak fajno, że można sobie przy pracy papierosy palić, takie figle-migle uskuteczniać, to tylko tak jak pani majstrowej nie ma. Ale jak majstrowa przyjedzie, to... O, o! To ona taka groźna, ta majstrowa, co? U niej, bracie, rygor jak w wojsku. Ale za to jak jej nie ma, to tu raj! Ignac, czas na drugie śniadanie. Zadzwoń, niech nam przyniosą. No Ignacz, dzwoń, tam jest dzwonek. Ignacz, idź tam do sklepu, zastąp mnie, a ja tymczasem zjem śniadanie. Siadaj, Józiek, siadaj. Gdzie Zydelek był? Tu Zydelek chciał szukać. Margrabia de Carbonade, Jack. Azaliś... Ej, Józiek! Proszę. To nie czytelnia. Skocz, no, posprzątaj te śmieci tu. Ale już, gazem. No już, już. Łyć! Śpi, co mojakie. Skóra glancu nie trzyma. Podesie bez muzyki. A może ten fason się panu bardziej podoba? Bardzo elegancki. No, tu już śpic lepszy. Ale glancu skóra nie trzyma. No wal pan, przymierzem. Co jest, panie? Co, za luźny? Co za luźny? Za ciasne! To tylko na razie, póki nowy. Teraz przypuszczam, pani dyrektorowa będzie zadowolona z tego niskiego obcasika. Owszem, bardzo dobry. Bardzo panu do twarzy w tym buciku. Naprawdę śliczny fasonik. Niech pan popatrzy. No i co żeś pan zrobił? Lewy but na prawe nogi żeś pan wpakował? Może ty pocięglił dratką w muździek dziabany? Niech pan spocznie, w tej chwili zmienimy. 30 zł.
Anatoliu, tak mi serce bije. Nie denerwuj się, siostrzyczko. Moje uszanowanie państwu. Państwo będą łaskawi chwilę spocząć, zaraz będę służył. Dziękuję bardzo. O, kogo widzę? Dzień dobry, pani. Witam panią hrabinę. Pani hrabina też tu kupuje? Nie. Tak. Czym mogę służyć, szanownej pani? Ach, to okropne. Co to? Pani Sławo? Tak. Nie. Tylko mam takie ciasne pantofle. Dzień dobry. No co? Co się gapisz? Widzisz, że klientka cierpi, zdejmuj ciasne pantofle i daj o numer większe. Słucham pana majstra. Panie majster, no co jest? Proszę. No już tak godzinę siedzę z tymi nogami do figury. Jeszcze cuk złapię i mogę się przeziębić. Zaraz panu zabiorę odpowiedni numer. A te były za ciasne czy za małe? No mu zauważ, że za ciasne byli. To ja panu zaraz zabiorę mniejsze, proszę. Jak proszę? Do widzenia, pani hrabino. Do widzenia. Au revoir. Do widzenia. Juliu, co ty wyławiasz? Nic, mamo, pracuję. Sprzątam w sklepie. Podlogi szoruję. Buty sprzedaję. Widzisz, jaki zdolny. Hrabia, a tyle potrafi. Anatoliu, uspokój się. Wrócisz natychmiast do domu. Nie mogę, mamo. Muszę zarobić 20 tysięcy na teatr. Co? To bilety do teatru tak podrożały. Anatoliu. Ja nie dopuszczę do kompromitacji naszego hrabiowskiego nazwiska. To znaczy, że mama da mi pieniądze na teatr. Wykluczone. Ani głosza. Da. Ani głosza. Więc ja zostanę tutaj, aż mamusia się namyśli i da. Nie tam ani głosza. Ani głosza. Wielmożna pani hrabina dobrała sobie pantofelki. Dobrała. Owszem, proszę pana majstra. Tak. Kasa 35 zł. Tak tanio, chcę se zapłać. To też się zapakuje, wielmożna. Szanowne panie hrabinie, polecamy się. Anatoliu, chodź. No co teraz będzie? Co to? Przed chwilą miałam parasol, a teraz mam piórko. Uch, Anatoliu. Zapisałaś już wszystko, Lolito? Tak jest. Więc przeczytaj mi. Uwaga, skupiam myśl i słucham. Budżet teatru Abrakadabra. Kostiumy prymadonny Lolity, 10 tysięcy złotych. Zgadza się. Dekoracje, 1000 złotych. Zgadza się. Komorne afisze, plakaty, znak zapytania. Na kredyt. Zgadza się. Drobne wydatki, 9 tysięcy złotych, razem 20 tysięcy złotych. Zaraz. Więc jak powiadasz, 11, 9, razem 20 tysięcy. W porządku. Fenomenalny budżet. Wszystko się zgadza. Tylko mama się nie zgadza. Budżet się zgadza, a mama nie. Hrabio, czy mnie ucho nie myli? Wszystko na nim. Mama była dzisiaj w sklepie i powiedziała, że nie da ani grosza. Lolito, słyszałaś? Tragedia! Operetka gotowa. Budżet gotowy? W każdym razie ja mam tego szewca dosyć, więc i tam nie wracam. Zwariowałeś? Musisz tam wrócić. Ja bym nie przeżyła takiej kompromitacji. Błagam cię, zostań u tego szewca choć jeszcze jeden dzień. Pani hrabina rodzicielka twoja na pewno zmięknie. Już ja coś wykombinuję. Błagam cię, zrób to dla mnie. No dobrze. Zostanę, ale jeden dzień, nie dłużej, pamiętajcie. Wy nie macie pojęcia, jak tam jest okropnie. Ci czeladnicy i ta praca. Poustawiaj te wszystkie pudełka tam na Teresoli. Ale szybko, nie mazgaj się, jak pragnę zakwitnąć. Tak jest, proszę pana starszego terminatora. O. Hrabina Derocefor. Ale już no co jest? Szanowanie, w tej chwili służę. A
A może by tak Terminator zlazł z tej drabiny i przestał gwizdać? A, naturalnie, dla takiej pięknej klientki. Co? Tak się rozmawia z klientkami? Nie ze wszystkimi, tylko z takimi jak pani. Jakie pantofelki przymierzymy na te piękne nóżki? Gdzie majster? Po co majster? Jestem specjalistą w tym interesie od damskich nóżek. Ignac! To mój pomocnik nie wola, ale zaraz przyjdę. Takie cudne nóżki mają u mnie specjalny rabat. Przepraszam. Słucham pana Terminatora. Wyrzucić to do śmietnika. Ale prędko jak pragnę zakwitnąć. Może trochę później, bo tam klientka czeka. Klientkę ja załatwię. No ruszajże się. Ja? Ale go czorcuje, to? Przygotowuję go do hrabiowskiego fachu. Jak pragnę zakwitnąć, pani majstrowa przyjechała. Dobrze, pani majstrowa przyjechała. Ale taka jakaś groźna. Ignac, do sklepu, majster cię woła. Już jestem. Proszę, pani będzie łaskawa. Pan majster mnie wolał? Tak. Przedstaw się pani majstrowej. Doskonale, przepraszam panią na chwileczkę. Na co się gapisz? Szukam, gdzie jest pani majstrowa. No tak, Amoniu jeden. To pani jest majstrowa? Tak, ja. Specjalista od damskich nóży. Rabaty daję. Ja ci dam rabaty. Ile razy cię prosiłam, żebyś nikogo nie przyjmował bez mnie. Nie chciałem, ale taką paką żal mi go było. Chłopak z prowincji przyjechał, sierota, nawet czytać, pisać nie umie. Do tego jeszcze analfabeta. Nie, on tu nie może być. Zrobisz z nim co zechcesz, Joasiu. Przecież ty tu rządzisz, nie ja. Mnie takich terminatorów nie potrzeba. Pakuj manatki i wynoś się stąd. Już teraz? A może jutro? Nie, natychmiast. Taka ladna majstrowa, taka zła. Dosyć, idź już. Dobrze, mogę iść. Wróć! Zostaniesz tu. Dziękuję, pani majstrowej. Nie dziękuj. Już ja cię nauczę. Nie będziesz na damskie obuwie rabatów dawał. Proszę pani majstrowej, naprawdę... Nie przerywaj. Codziennie wieczorem będziesz miał ze mną lekcję. To wstyd, żeby taki duży chłop nie umiał ani czytać, ani pisać. Dobrze, proszę pani majstrowej. No a teraz marsz do warsztatu. Kiedy pan majster kazał mnie tam pudeleczka... Powiedziałam do warsztatu. Ja tu rządzę. Miałeś cirę, co? Ale miał jak pragnę zakwitnąć. A mówiłem ci, że nasza majstrowa groźna? Dla mnie nie. Ale ładna, co? Tak, tylko nie podoba mi się, że taka młoda wyszła za mąż za takiego starego. Maria, czyż ty zgłupiał? Przecież to nie żona, tylko córka majstra. Córka? Ależ to cudownie. Dzień dobry, chłopcy. Dzień dobry. No jak tam idzie praca? Dziękuję. No czego się gapisz? Masz do roboty. Już jak nie śmiej się. Dobra. No jazda, prędzej. Już się robi, pani majstrowo. Dzień dobry. Co? Nie pamiętam, ale przecież poznaliśmy się na Rywierze. Tak. Słyszałam, że syn pani hrabia Józio pracuje u szewca. Czy to possible? Ależ to wykluczone. Możliwe, że jakiś terminator pracuje u tego szewca. Jest podobny do mojego syna. Jak to? Mój syn pracowałby u szewca. To wykluczone naturalnie. Tak, do widzenia, pani. No to straszne. Masz rację, to straszne. Bibi przyszła czwarta. Ach, daj pokój z tymi twoimi wyścigami. Jakaś Bałonowa dzwoniła do mnie. Ona już wie, że Józio pracuje u szewca. Kto powiadasz? Jakaś Baronowa Kociłapska, czy coś w tym rodzaju. Baronowa pracuje u szewca? Co to? Cała arystokracja szyje buty? O Boże, kiedyż ty nareszcie oprzytomniejesz? Przecież to Józio pracuje u szewca i ludzie już wiedzą o tym. Nie no, trzeba za wszelką cenę go stamtąd wydostać. Anatoliu, ty musisz to załatwić. A, B, C, D.
D, E, F, G, H, I, J, K. Gdzie patrzysz? Tu patrz i powtórz. A, G, K, O. Źle. Jesteś wyjątkowy. Uważaj. A, B, C, D. Powtórz teraz. K, O. Nie tak. Czy naprawdę nie ma sposobu, żebyś to spamiętał? Jest. Jest sposób. Jest. Uważaj na. A, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y, Z, od i cały alfabet. No, powtórz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Z, od i cały alfabet. Świetnie, będzie z ciebie szef, będzie. Bardzo cię proszę, tatusiu, nie przeszkadzaj nam w lekcji. Ja ciebie, Turuś, też tak uczyłem abecadła. To dobry sposób. Ale nie dla takiej zakutej głowy. No, dobranoc, tatusiu. No, dobranoc. Tobie też. A, B, C, D, E, F, G, F, I, J. Jaki ten majster dobry i kochany. Tak, tatuś jest bardzo dobry. Jestem szczęśliwy, że tu zostałem. Tak tu inaczej niż wszędzie. Dobrze, spokojnie. Mało tu wszystkiego, a tyle się można nauczyć. No, nie mów tyle. Bierz się do roboty. A, B, C, D, E, F, G... Nie śpiewaj, czytaj. Kiedy pan majster miał rację. Jak się śpiewa, łatwiej się nauczyć. Świeca spadła, trzeba je pozbierać znów i z literek stworzyć szereg pięknych i radosnych słów. Liter jest 24, każda się inaczej zwie. Złóż litery do litery, złożysz z liter szczęście swe. I, U, O, na świecie mało kto. U, O, A, tak lubi cię jak ja. O, A, E, wyczytaj myśli me. Ty, E, O, z tych liter, które brzmią. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, O, P, R, S, T, U, U, Y, Z, od i ale alfabet. I, U, O. I teraz wiesz już co. O, U, I. Po nocach mi się śni. I, U, O. Na świecie mało kto. Tak lubi cię jak ja. O, A, E. Wyczytaj myśli me. I, E, O. Z tych liter, które brzmią. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y, Z, o, ty cały alfabet. I, U, O. I teraz wiesz już co. O, I. Po nocach mi się śni.
Hrabina zawołała. To moje dziecko porwane przez cyganów. I przytuliła ta, przytuliła takowe do łona. Przytuliła takowe do łona. Ach, ten romans to jakby z mojego życia. I wtedy hrabina de la Rochefortes rzekła. Przenigdy, parbleu. Przenigdy, parbleu. Jak te hrabie pięknie gadają. Przestań gwizdać, jak pragnę zakwitnąć. Sioruj prędzej. Angielska sobota, to i ja chcę trochę odpocząć. Nie ciągle ciebie pilnować. Pan starszy terminator mógłby mnie trochę pomóc, jak pragnę zakwitnąć. Ty, tylko mi nie kwitnij tutaj. O tego ja tu jestem, jak pragnę Majstrowa powiedziała, żeby szorować, to szoruj prędzej, ja mam uważać, rozumiesz? Ja mam uważać tylko i szoruj. Pani majstrowa kazała, no to lub. I wtedy hrabina de la Sarmonade Rochefortes fortes rzekła. Pani Jóźno, a pani majstrowa to mila, co? Podoba się panu starszemu terminatorowi? Podoba mi się, no to co? Ale ja jej więcej. I dlatego ona mnie w pracy oszczędza. Ale ty się nie migaj, tylko siorą, już! I wtedy hrabina de la Carmonade Rochefortes rzekła. Proszę, co to za pytanie? Proszę. Szorę podłogę, prędko. Tak jest, w tej chwili pan majstrowo. No co, Ignacy, zmęczyłeś się? Absolutnie nie. No to w takim razie Józiek dokończy podlogi, a ty jeszcze umyjesz okno od ulicy. Tak, tak, ja będę kończył. Słucham panią majstrową. Prędzej, 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 pospiesz się Józiek, prędzej. Ja bardzo prędko robię, pani majstrowo. Trzy buty dla pana Żółkowskiego gotowe? A, w tej chwili podam. To zaraz, panie. Dobrze. Prędzej, Gamoniu! No idę, idę już. O, któremu marzaj, gdzie masz oczy? Gamoniu. Pokaż. But. Co to jest? Co to za robota? Bardzo dobra robota, nie widzi pan oczu. Jak ty się do mnie odzywasz? Durniu jeden! To dlaczego pana naszą robotę widzi? Płacę i wymagam, rozumiesz? A to by nic do tego! Precz! No. Ja pana załatwię, Józiek idzie do nie, bo pan powiada, że... Jezu, spokój się. Więc panu się te buty nie podobają? Ale proszę pani, cóż to za buty? Ja myślałem, że takie buty jak dla barona Czotowskiego to coś nadzwyczajnego, a tu cóż to podeszwa, obca z cholewa? Wujaszku! Józiu! Nie poznajesz mnie, wujaszku? No, poznaję. O, jaki wyglądasz. Co ty tu robisz? Nie widzisz, wujaszku? Myję szyby u pana szewca. Przestań, to powinien robić lokaj. Tutaj nie ma lokaja, ja to muszę robić. Już nie musisz. Mamusia namyśliła i daje ci te pieniądze na twój teatr. Masz tu 20 000 złotych i chodź do domu. Nie, dziękuję. Nie chcę ani pieniędzy, ani wrócić do domu. Co to znaczy? Zbzikowałeś? Nie, wujaszku, zmądrzałem. A to fatalne. Znalazłem nareszcie jakiś cel w życiu. Ja. Dowiedziałem się, że największym szczęściem człowieka to praca. Mycie okien? Tak, i szorowanie podłóg, i klepanie podeszew. No, ale do widzenia, wujaszku. Za długo tu marudzę i dostanę burę. Ale zaczekaj. A co ja mam powiedzieć mamusi? Że pracuj i JKNLMNOP. RST, UW, YZ, od i do widzenia. Co jemu się stało? Taka z mojej sfery. Możemy zrobić i... Do jakiegoś pierwszorzędnego magazynu, do widzenia. Do widzenia panu. Aaa, sługa pana hrabiego. Wariat. Co proszę? Nie pan, mój siostrzeniec. Dzień dobry pan. Dzień dobry, mój hrabie. Widział pan coś podobnego, chce pracować u szewca. Hrabia chce być szewcą. Wariat. Przepraszam, nie rozumiem pana hrabiego. Mój siostrzeniec hrabia Józio Lulewicz chce pracować u szewca na złość mamusi. Ale, pani Żurowski. Żurek Żurkowski. No,
Ponownie się oto Żurek Żurkowski. Czy pańskie koniki się biegają? A, biegają, biegają. Jakże, właśnie jadę na liście. No to jadę z panem. Proszę bardzo, zawiodę pana hrabiego swoim autem. Ale zaraz, z tym siostrzeńcem to ciekawe, pan hrabia nie skończył. Nieważne. A Gryczański ogier biega dzisiaj? A, jakże, biega, biega. Więc powiada pan, że poszedł do Szewca? Gryczański ogier? Nie, hrabia Józef Lulewicz. Tajemnica. O, ale mnie pan hrabia może zawierzyć. Chodźmy. Chłopak głupi, bo młody. Trzeba było żeństwo się uspokoić. Ale, panie, czy ta pańska klacz pip jeszcze biega? A, biega, biega. Ma pan rację. Trzeba go ożenić. Sam jestem ojcem uroczej córeczki. Znam ten ból, panie hrabia. Ale ona jest za słaba w pęcinach, a za mocna w pyszku. Kto? No ta pańska klacz. A ja myślałam, że pan mówi o mojej córeczce Kici. Jak to pańska córeczka Kicia także biega? Panie Żurek, co pan jest taki dzisiaj roztargniony? Nie. Pomyłka, panie hrabio. Mówiliśmy o tym, że trzeba pańskiego siostrzeńca ożenić, a moją córeczkę wydać za mąż. Panie hrabie, nie chwaląc się, jestem dość bogaty i to wszystko Kicie ode mnie dostanie. Kiciu, pozwól. Pan hrabia Anatol Drzęski, moja córka Kicia. Bardzo mi miło poznać pana hrabiego. Mnie również. Proszę, niech pan hrabia usiądzie. Dziękuję. Przepraszam pana bardzo, ale to jest mój program. Nic nie szkodzi, proszę pana. Ja się na pana wcale nie gniewam. Kiciu, masz genialnego ojca. Jeżeli mi się pewien plan uda, zostaniesz hrabiną. Puść! Tylko to tajemnica. Zaczęło się. Pan będzie łaskaw mi oddać moją lornetkę. Proszę pana, proszę mi nie przeszkadzać. Widzi pan, że ja stawiam na bazie. Bazia. Stasiak! Gdzież go? Potem go! Proszę nie podpowiadać po nikomu! Panie drogi! Potem go! Stasiak! Potem go! No więc widzisz pan, przez pańskie głupie podpowiadanie przegrałem 2000 złotych. Basia przegrała, Ale ja wygrałem! Ja wygrałem! Kiciu, ty zostaniesz z hrabią, ja odchodzę. Dokąd idziesz, Stasiu? Działać, córeczko. Trzeba kuć żelazo, póki gorące. 34, 46. To ty jesteś, hrabia Alvarez, gubernator Saragosy, zapłakała żebraczka. A potem dodała. 27. Uważaj, damskie koło damskich układaj, a nie ta groszka pustą usta, kumpakum. Dobry wieczór. Moje uszanowanie panu. Słyszałem, że się szanownemu panu buty nie podobają. Ale skądże znowu drobne nieporozumienie. Byłem zdenerwowany i nie miałem czasu przymierzyć. A to może szanowny pan teraz przymierzy? Tak, chętnie. Józiek! Idź do warsztatu, przynieś buty pana prezesa. Czy to jest Terminator, Józef? Właśnie. Słyszałem, że się szanownemu panu naraził. Ale skądże znowu? To bardzo czarujący młodzieniec. Może pan prezes będzie łaskawy, usiądzie, zaraz przymierzymy. Proszę, są buty.
Witam szanownego pana. Proszę. Puszcza. Zdaje się, że szanowny pan będzie z tych butów zadowolniony. Tylko muszę jeszcze troszeczkę wewnątrz wygładzić. Przepraszam. Korzystam z okazji i przepraszam pana szanownego bardzo za dzisiejszy incydent. Byłem trochę zdenerwowany. Niech pan siada. Nie, to niech pan siada. No jakżeż ja będę panu mierzył buty, jak będę siedział. No siadaj, panowie. Poproszę o nóżkę. A nie. Nie mogę fatygować pana hrabiego. Uj, to pan wierzy jak hrabiowskie dziecko. Wiem wszystko. I będę bardzo szczęśliwy, jeżeli pan hrabia mnie dziś wieczorem odwiedzi. Ale z największym parble, jak pragnę zakwitnąć. Oto mój adres. Uj. Tylko o tym nikt nie może wiedzieć. Uwaga. Gotowe. Możemy mierzyć. Proszę bardzo. Proszę. Halo? A, to pan, panie Wacławie. Dzień dobry panu. Nie wrócił, Józio, ale nie chce wrócić do domu. O, nie chce przyjąć pieniędzy, bo oszalał. Ta list? Chyba oszalał, nie inaczej. No, ten sobie Józio nie chce pieniędzy. Chce zostać u szewcy. Tak, słucham, pani hrabio. Co się stało, może? Nie rozumiem, pani hrabio. Postaram się wyjaśnić te tajemnice, pani hrabio. Tak, niech pan to wyświetli. Proszę pana. Do widzenia. Co mu strzeliło do głowy? O, chciał 20 000, dałam mu je przecież. A propos, kochana siostrzyczko. Czy wiesz, że przegrałaś te 20 000 na wyścig? Ale co ty wygadujesz? Ja nie byłam na żadnych wyścigach. Ale ja byłem. O! Hrabia Rocambole był ubrany w lśniący cylinder, czarny frak i śnieżno-białą koszulę. Dworskim ukłonem Ina, słuchaj. Co się stało? Co pan starszy terminator taki zdenerwowany? Ina, żebyś ty wiedział. Zbliża się wielki dzień w moim życiu. Rozumiesz? Nie, teraz to ci jeszcze nie mogę powiedzieć. Dworskim ukłonem pochylił się przed księżniczką i rzekł: Au revoir, madame, jakże mi miło, jak. I w tym miejscu złożył pocałunek na drżącej dłoni księżniczki. No co jest, no? Józie, co ty wyprawiasz? Nie, pani majster, my tylko tak, dla chęci, tak podbawiamy się. Żebyś mi dzisiaj wcześniej do domu wrócił, bo jutro tak. Na majówkę jedziemy. Tak, żebyś dobrze rower wyczyścił. Co? Hrabia i rower? Co? Rower. A ty nie wychodzisz nigdzie? Nie, proszę pana majstra, mam lekcję z panią majstrową. Aha, to powiedz pani majstrowej, że ja na piwko poszedłem. No tak. No, już na mnie czas. A gdybym później wrócił, to nie zapomnij sznurek do kołdry przywiązać. Dobra. Nie dobra, a przywiąz. Pardon. Czas na lekcję. Przyjdę, proszę pani. Nie się trzyma pióro tylko tako. Weź tu ten palec, tak trzymaj. No uważaj, kiedy ci mówię. Te tak, pod spód, o. Czekaj, pokażę ci ojej. Na rękę patrz. Co to ma znaczyć? Nic, pani majstrowo. Ja tylko tak, z wdzięczności, że pani majstrowa uczy mnie pisać. Ktoś się dobija do sklepu. I zobacz, kto to. Lolita, ty tutaj? Tak. Dlaczego nie przyjąłeś pieniędzy od matki? Dlaczego nie chcę założyć teatru? Co ty sobie myślisz? Nie krzycz tak. Właśnie, że będę krzyczała. Mam projekt na toalety. Nauczyłam się roli, a ty... Spokój się, tam jest majster. Świetnie. Pójdę do niego i powiem mu, kim jesteś. To cię na pewno wyrzuci. Czekaj. Wacław jest oburzony na ciebie. Wszystko mu wytłumaczę. Pójdę do niego. Ale natychmiast.
więc przyjdziesz zaraz. Dobrze, przyjdę, tylko błagam ci, idź stąd. Ale pamiętaj. Kto to był? Klient, proszę pani majstrowi. Prosił, żeby mu odnieść buciki. Klient, mówisz? Tak, proszę pani majstrowi. Jakiś starszy pan. Odniosę mu buciki i zaraz będę z powrotem. Dobrze, odnieś. Doskonale. Będę najdalej za pół godziny. I znowu będziemy mieli lekcję. John? Słucham. Wszystko w porządku? Tak jest, panie prezesie. Czy orkiestra wie co i jak? Tak jest, panie prezesie. No więc niech teraz John biegnie i przypilnuje lokalów, ale żeby było mi wszystko... Dobrze, panie prezesie. Kicia! Kiciu! Jak ty wspaniale wyglądasz! Podobam ci się, panie? Jak prawdziwa hrabina! Tylko pamiętaj, żeby tym paluszkiem ciągle tak, nie hrabia zauważy ten 15-kratowy blęcik. Tak, babciu? Tak, Kiciu. Ach, jak ja pragnę, żeby się w tobie hrabia zakochał. Bądź spokojny, babciu. Zobaczy mnie i oszaleje. Wszystko jedno, niech oszaleje. Ale musi ci się oświadczyć. Dziś, póki żelazo gorące. Ach, ta nasza kochana rodzinka. Nie mogłeś zaprosić lepszych gości? Jakiś dyrektor, prawnik, przemysłowców? Jeszcze czego? Obcy ludzie popsuliby mi wszystkie plany. A tak między swoimi rodzina bezpieczniej. No ale czy hrabia będzie z tego zadowolony? To nie jest towarzystwo dla niego. Bądź spokojna, hrabia jest oryginał, dziwak. Najlepszy dowód, że poszedł pracować do szewca. A zresztą pomyślałem, żeby się czuł tak jak między swoimi. Twój babciu jest genialny. Genialny? Patrz, dawno pana nie widziałem, panie baronie. Co nowego? No tak sobie. Żyje się, panie... Profesorze. Aha, profesorze. Przepraszam. To ja jestem profesor. Nie, szwagierku, szwagierek jest panem mecenasem. Nie. Tak. Szwagier nie wie, co mówi. O. Ale my wiemy lepiej. Cicho, co za awantury. Bo ja proszę kuma... Tylko nie kukuma, panie mecenasie. Kiedy jestem profesorem? Cicho, nie kłóćcie się. Jak hrabia przyjdzie, to jak najmniej gadać. Tylko tak i nie. Hrabia coś zapyta, to tylko tak albo nie. Rozumiecie? I tak, i nie. A widzisz, szwagier? I ja jestem profesorem. Pani profesorowa, jakaś taka dzisiaj dziwnie mizerna na obliczu. W sklepie cały dzień siedzę, moja pani. Targu nie ma. Co się dziwić? No, ale ciekawa jestem, czy ten hrabia aby dzisiaj przyjdzie. Niech Bujenka się nie martwi, przyjdzie. Błagam was, przy hrabiu ani słowa. Nie gadać nic, tylko tak albo nie. Panie prezesie, pan hrabia już przyszedł. O, uwaga! Pan hrabia Józef Lulewicz. Au revoir, au tre. Witam pana hrabiego w skromnych progach mego pałacu. Nie, cylinder jest mój. Kiciu, pozwól. Jestem, babciu. Pan hrabia pozwoli, że mu przedstawię. Przedstaw pan sobie, że pozwolę. Moja córeczka Kicie. Słyszałam o panu, że pan jest czarujący. Pani jest też niczego warta. Hrabio? Podaj mi rękę. Proszę bardzo. Ramię proszę. Dlaczego ramię? A, tak. Pan baron? Jakże mi miło jak. Pani baronowa? Jakże mi miło jak. Pan inżynier? Jakże mi pani miło jak. Pani inżynierowa? Jakże mi miło jak. Pan profesor? A jakże mi miło jak. Pani profesorowa? Jakże mi miło jak. Doktor, pani doktorowa? Jakże mi miło jak. Pan mecenas. Mecenas. Przestań pan frykać, bo mnie to denerwuje. Prybylowski jest. A. Ba. Panie Brudka, jutro mi pan skończysz. Nie. Co nie? Tak. No to może pójdziemy coś zjeść, co? Proszę państwa do bufetu. Panie hrabio, pan pozwoli. Proszę.
No, teraz, kiedy już wszystko wiecie, nie pozostaje mi nic innego, jak pożegnać się z wami. Po moim trupie, Józiu! Nie puszczę cię! Nie zatrzymuj mnie, bo to na nic. Zdania nie zmienię. Blagan cię zostanie jeszcze chwileczkę. Spieszę się, czekają na mnie. Ale zaraz tam pójdziesz, tylko wysłuchaj nas. Nie odmawiaj niewieście, bądź rycerzem. Zrozum. Wszyscy wiedzą, że będę prymadonną. Nauczyłam się roli. A ja ukończyłem operetkę. 8 aktów z prologiem i epilogiem. A ty chcesz zostać u szefa? Właśnie. To ciebie tam trzyma. Ale Sofia, zostań, siadaj. Zostań, czekaj. Siadaj się. Czekaj, zostań. Jasiu. Co, tatuś? Czegoś ty nie śpisz? Czekałam na ciebie, tatusiu, i na Juśka. Co, to on nie wrócił jeszcze? Nie. Ignaca też nie. Ach, chuj taje. To ten Juziek zaciągnął gdzieś Ignaca. Bo Ignac to porządny chłopak. Nie taki on porządny, jak ci się zdaje, tatusiu. Jednemu i drugiemu dam nauczkę, co kum pakum. No już późno, idź spać. Nie! Ja ich muszę złapać na gorącym uczynku. Zaczekam na tego chuncwota Juśka w jego własnym łóżku. Popamięta mnie. Dobranoc, tatusiu. Dobranoc, dziecino. Ty, Hicju, ty będziesz sobie myślał, że to... Ty będziesz sobie myślał. Mu się zachciało. Chcę w życiu. Królewicz z bajki zakochał się w szewcównie. Oszukałeś nas, skompromitowałeś. No czemu stoisz? No powiedz, że coś na swoje usprawiedliwienie. Nic wam nie powiem, bo i tak tego nie zrozumiecie. Samo idzie? Delirium? To... A to chytle. A ty chłytaju! A masz! A masz! A masz! A masz! A ty! Dlaczego pan majster mnie bije? To ty, Ignac. Myślałem, że to Juziek. Gdzieś ty siedział do tej pory? Bo ja... Ja wiem, że to ty, takum pakum. To teraz się wraca od klienta? Pani majstrowo, ja zaraz wytłumaczę. Nie chcę, klamca. Widzisz? Chodź spać, tatusiu. Nie, zaczekam jeszcze na tego Hitla Juśka. Gdzie on się zawieruszył, no? No to jeszcze po jednym, panie prezesie. Tylko nie prezesie, nie prezesie. Mów mi Bonifacy! Dobra, to lub od Bonifacego. Ziutek, kochany, może... Lososika, może kawiorku, raczku! Nie, to bujda, nie jedzenie, zaraz! Może coś z obiadu zostało, zupka, ja wiem. Ten hrabia jest czarniony! Proszę, hrabio. Złote rączki ma pan na kicia, jak pragnę zachwitnąć. Można poprosić? Papo! Papo! Co się stało? Słyszysz? Hrabia prosi o moją rękę! Zaraz, tylko się napije barszy, zaraz, leci. Przepraszam! Przepraszam, proszę o ciszę! Mam zaszczyt zakomunikować państwu, że przed chwilą odbyły się zaręczyny mojej córki z naszym kochanym i szanownym hrabią Józefem Lulewiczem! Yeah!
ci, a teraz pozwalam wam pocałować się. I mówcie sobie ty. Czego? Ja muszę wjeść do łaz. Zostaw, ja jestem od łaz. Nie mogę tu chodzić. Nie żyje krabina. Zaraz. Ja też chcę żyć. Niech żyje krabia. O, ja też. Muzyka! Coś wesołego! Czy mogę panią prosić do lampy oka? Proszę. Czepia. Czego mi pan grozi? Nie! Pan będziesz u mnie mocno przegrany. Ty, tak! Józiu, daj spokój! Nie! Co złego, to nie ja. Mogę panią majstrową prosić do tańca? Z klamcami nie tańczę. Zresztą idę na stać. Ale panu ostatnia moja nadzieja, panie Wacławie. Musi go pan wydostać od tego szewca. Nie tyle od szewca, ile od szewcówny, w której się zakochał. Młodzie, mój syn i szewcówna. Ułatuj pan honor naszego domu. No ja już wam dam te pieniądze. Już otwórzcie sobie ten teatr, tylko zwróćcie mi syna. Zwrócę, na pewno zwrócę, pani hrabino. Więc mogę być spokojna. Jak ocean spokojny. No to proszę, niech pan już biegnie na to stałe miasto. Byłem, pani hrabino. Niestety zastałem nikogo. Wyjechali wszyscy na wycieczkę, na Bielany. Na Bielany? Ale to nic, odnajdę go na pewno. Mam genialny plan. Do widzenia, panie. Do widzenia. Text. No?
Tak. Śmiejesz się ze mnie? Skądże znowu, pani majstrowo? Chciałem pani tylko wywróżyć wiele lat szczęścia. Co ty tu robisz? Dlaczego jesteś z nimi? Poszedłem szukać pani majstrowej, żeby przeprosić za wczoraj. Obejdzie się. Kiedy ja nie chcę, żeby pani majstrowa się na mnie gniewała. Ja bardzo lubię panią majstrową. Zostaw mnie. Wróć do mnie. Nie wrócę, póki pani mi nie przebaczy. Ignat, odejdź w tej chwili. Państwo pozwolą. Amerykańska momentalna fotografia. Zrobię ładne zdjęcie. Niedługo pod. Proszę bliżej się. Ja nie chcę fotografii. Pani majstrowo, ja bardzo proszę. Proszę, niech pan robi. Proszę bliżej do siebie, bliżej. A, jeszcze bliżej. O, tak, tak. A żeby poza była ładniejsza, to proszę wziąć za rękę narzeczonego. Czy to nie jest mój narzeczony? Ale będzie. Tak. Chwileczkę. Uwaga. Proszę się nie poruszać. Spokojnie, spokojnie. Raz, dwa, trzy. Dziękuję. Proszę tu zaczekać. Tam są. Pamiętaj, Lolito, że jesteś wielką artystką. Od ciebie zależy nasz teatr i szczęście mego przyjaciela. Nie bój się, zagram tę scenę jak Sara Berna. Idź i czekaj. No Ignas, fotografia skończona. A może byśmy zrobili jeszcze jedno zdjęcie? Tak przyjemnie i dobrze, jak jeszcze nigdy w życiu. Ignac, ja tu rządzę. O nie, tu rządzi kto inny. Serce. I to serce każe mi powiedzieć, kocham cię, Joasiu. Ignac. To serce każe mi zapytać, czy ty też mnie kochasz. Ignac. No powiedz. Ignac, ja tu rządzę. Kocham cię. A nie mówiłem, że narzeczony. Dokąd idziesz, Joasiu? Po pieniądze za fotografię, przepraszam. Ładną pan ma narzeczoną. Przyjacielu. Ładno, co ty tu robisz? Nie pytaj, to zbyt tragiczne. Lolita chce zbić. Idź. Teraz nie mogę. To bardzo pilna sprawa. A może wolisz, żeby ona tu przyszła? O nie, nie, nie. Więc gdzie ona jest? Tam stoi nieszczęsna. Idź. A gdzie jest ten pan? A był tu przed chwilą. Ładne, co? Należy mi się 1 złoty. Proszę. Dziękuję. Robię śliczne, ślubne fotografie. Polecam się. Polecam się. Do widzenia. Do widzenia. Pardon. Czy mogę z panią pomówić? Jestem przyjacielem hrabiego Józefa Lulewicza. Tego właśnie. Ignaca? Ignaca? Kto zabawił się w Terminatora, żeby wydostać od rodziny pieniądze. A ty mu wierzysz, biedna dziewczyna. Proszę pana, co to ma znaczyć? Zaraz pani wytłumaczę. Historia przedstawia się tak. Mówże po ludzku, o co ci chodzi? Ty grasz jakąś rolę. Tak, rolę z wielkiej tragedii pod tytułem Przegrane życie. O, przegrałam wielką stawkę. A teraz wołam do ciebie. Kto me łzy osuszy? Daj spokój, ja nie mam czasu. Zajdź jeszcze. Weź mnie w ramiona i osusz łzy moje. Tak boli. Hrabia raczył zażartować sobie z Kopciuszka, a Kopciuszek uwierzył. Nie, nie, to niemożliwe. Taki on już jest. Jednej niewieście przysięga miłość, a inna ma do niego prawo. To nieprawda. Nie wierzysz? Pójdź sam, a przekonasz się na własne oczy. Lolito, to wszystko nie ma sensu. Zrozumiałem się, zakochałem się po raz pierwszy w życiu, tak? Naprawdę. Wacław tego nie może zrozumieć, on jest... Ale ty masz artystyczną duszę, artystyczne serce. Ty, tylko ty możesz to zrozumieć. Tak, Józiu, zrozumiałam cię. Dziękuję ci, Lolito. Jesteś wspaniałą dziewczyną. Niech cię uściskam. Spójrz, Kopciuszku. Bądź dzielna dziewczyna.
Czeka cię jeszcze w życiu nie jeden taki cios. Jeszcze raz dziękuję, Lolito. No i co, przekonałaś tego wariata? Nie, on mnie przekonał. Nie rozumiem. Co to znaczy? Wytłumacz mu, Lolito. Torby. Przepraszam panów, gdzie ci panowie, co tu śpiewali? Zabrali rowery i poszli. Jeszcze nie tak. Bank. Przepraszam, ziuteczku, że w tym moim garniturze nie bardzo ci do twarzy, ale trudno. Szkody nic, będę go mocno trzymał, żeby z niego nie wyskoczyć. Ale wiesz, ogromnie się cieszę, żeś nareszcie zrezygnował z tego szewca. No chyba, skąd hrabia do szewca, jak pragnę za ty, passepartout entre. No już idę. Ale wracaj prędko, bo musimy złożyć wizytę twojej mamusi. Mamusi? Mojej mamusi? No tak, panie hrabinie. No to chodźmy już, a do majstra później pójdziemy. Dzwoniłem przed chwilą, hrabina będzie dopiero za godzinę. No to teraz polecę do majstra, pożegnam się z nimi, wezmę tygodniówkę i zaraz tutaj wracam. Dajże spokój z tą tygodniówką. Potrzebujesz pieniędzy, masz, bierz. Kurali! To wszystko dla mnie? Naturalnie, zięciowie bym żałował. Mój pacy, no to idę. Ziutek! Ziutek, samochód na ciebie czeka przed pałacem. Dobra, idę. Gasiu, co się dzieje z tą dziewczyną? Pani majster, gdzie pani majstrowa? Tam, taka jaka jest zła czy smutna. Jak mnie zobaczy, to zaraz poweseleje. Co? Joasiu, pogubiliśmy się, ale cię odnalazłem. A po co? No, żeby ci powiedzieć to, czego tam nie zdążyłem. Że cię kocham i że pragnę, żebyś została moją żoną. Co? Ja twoją żoną? Joasiu, co to znaczy? Ja, córka bogatego majstra, żoną Terminatora? Jak to mówiłaś, że mnie kochasz? I tyś w to uwierzył. Zrozum, jeżeli kiedyś wyjdę za mąż, to za kogoś bogatego, żebym była panią, żebym miała pieniądze, a nie za jakiegoś Terminatora szewskiego, nędzarza. Joasiu. Pani majstrowo, hrabia jestem. Mama hrabinia mnie odnalazła. Proszę, parbleu. Powody jak lodu. Delirium, szaką paką. Nie będę już pracował. Bogaty jestem, o. Józiek, jesteś bogaty, ożenisz się ze mną, słyszysz? To właśnie ja i kicia i ja my razem... Cicho! Ja to rządzę. Pocałuj mnie. Co jest, jak pragnę zakwitnąć? No prędzej. Proszę. Delirium. Nie, panie majstrze, to nie delirium. Winszuję panu praktycznej córeczki. Do widzenia. No trudno, jak pani majstrowa się we mnie zakochała, to ja na to nic nie poradzę. Marsz do warsztatu! Co tu się dzieje? Joasiu, biec! Wyjadę. Wyjadę, gdzie mnie oczy poniosą. Nie chcę z rąk przyjaciela. Zrobiliśmy im wielką krzywdę, ale przecież to można jeszcze naprawić. Chodź, pójdziemy do Józia i powiesz mu wszystko. Wykluczone. Zamykam oczy i widzę siebie w charakterze nieboszczyka. Zamykam oczy i widzę, co się dzieje na dnie twojej duszy. Dwa serca rozłączone, klucz rzucony w morze. Słuchaj, wybacz. To ja zawiniłem. To ja powiedziałem tej uroczej szewcównie, żeś ty hrabia, żeś ją oszaleś, Lolitę. Teraz to rozumiem. Panie majster, muszę się widzieć z panią majstrową. Majstrowa opowiedziała mi wszystko, oszukanie. Jest to nieporozumienie, ja zaraz wytłumaczę. Nie trzeba. Majstrowa nie chce cię na oczy widzieć. Jazda stąd. Co to znaczy? Kochany, ze ślubu nici żenię się z majstrową. Co? Co? Jak to? To ty wolisz jakąś tam majstrową niż mnie?
mogę powiedzieć, to ja wolę majstrowi. Babciu! Babciu! Słyszysz? Ja nie dopuszczę! Nie powiem! Taki wstyd przed całą rodziną! Cicho! Babciu! Nie krzycz! To twoja wina! Cicho! A zresztą ja mam za sobą jego wuja. Dzwonił. Tak. Agnieszu, ja nie rozumiem, co to właściwie takie. Stawiłem wodę na herbatę. Woda się nie gotuje, a tylko swąd w powietrzu. Swąd? Faktycznie. No naturalnie. Bo też pan hrabia nie włączył czajnika, tylko żelazko. A po co mi żelazko? Nie chcę prasować. No patrzcie, cała serwetka spalona. Telefon dzwoni. To nie telefon, przy drzwiach dzwonią. Więc niech Agniesia otworzy drzwi, a ja przyjmę telefon. Halo? Halo? Dlaczego nikt nie mówi? Halo? Jak się masz, wujaszku? O, Józio, jak się masz, chłopie? Wujaszku, musisz mi pomóc w jednej sprawie. A, bardzo proszę, siadaj. O co chodzi? Opowiem ci wszystko szczerze i dokładnie. Dobrze, poczekaj, zagotuję herbatkę i zaraz sobie pogadamy. No więc, Józieczku, powiedz mi, co ci leży na sercu. No gadaj. Słuchaj, wujaszku. Ja poszedłem do tego szewca dla kawalu, żeby zrobić na złość mamie. Tymczasem sprawy przyjęły zupełnie inny obrót. Józiu, co to? Czajnik z wodą gra? Oj, wujaszku, wujaszek włączył radio zamiast czajnika. No widzisz, nigdy nie mogę zagotować tej herbatki. To skandal! Skandal! Tak postępuje hrabia! Wczoraj oświadcza się o rękę mojej córki, a dziś powiada, że żeni się z szewcówną. Pani hrabina powinna wpłynąć na swego syna. Za was, co pan tak dużo mówi? Kto pan w ogóle jest? No przecież przedstawiłem się, pani hrabinie. Jestem prezes Żurek Żurkowski, ojciec Kici. Kici? Ja nic nie rozumiem. Proszę mówić spokojnie. Dobrze, więc powtórzę jeszcze raz. Otóż w swoim czasie spotkałem hrabiego Anatola. Aha, ona ciebie widziała, a potem... Oj, wujaszku, szkoda czasu, lagam cię, idź do Joasi i wytłumacz jej wszystko. Ona wcale nie chce ze mną gadać. A co najgorsze, że chce wyjść za mąż za tego Juśka Terminatora. Nie pędź mnie tak. No więc po co pójdę do Joasi, wytłumaczę jej, a mamuśka nie zgodzi się na ślub, więc będzie lepiej, jeżeli pierwej pójdę do mamusi. Dobrze, wiesz, pójdź do mamusi, idź do Joasi, tylko błagam cię, pospiesz się. Nie bądź taki roztargniony, bo to największe nieszczęście. Wujaszku, tu jest kapelusz. Aha, jest kapelusz. No więc zaczekaj na mnie, a ja idę do mamusi. Co to, zamurowali nas? Tu są drzwi, wujaszku. Aha, tu są drzwi, wujaszku. Mój Dziu, co on wyłabia? No to już wolę, żeby się ożenił z pańską córką. Panie, jak tam? Żurek Żurkowski. Właśnie, panie Żurek, tak. Ale jaka na to łada, kiedy on chce się koniecznie żenić z tą szewcówką? Moim zdaniem jest jedna jedyna rada. Ponieważ szewcówna kocha się w Terminatorze Ignacu, a Ignac w niej, więc należy te parę połączyć. Tak, tak, ma pan rację. Trzeba ich połączyć, a wówczas może Józio oprzytomnieje. Dzień dobry. Anatolu, zjawiasz się w samą pola. Błagam cię, idź do tego szewca i zrób wszystko, żeby ta szewcówna wyszła za mąż za Terminatora Ignaca. Zaraz, zaraz. A skąd ty wiesz, że on się nazywa Ignaś? No, poinformował mnie o wszystkim pan ten, jak tam? Prezes Żurek Żurkowski, pani hrabino. No właśnie, pan Żurek. A skąd pan wie? Nic nie rozumiem. Bo widzi pan hrabia, moja Kicia. Aha, ta klaczy. Córka. Córka klaczy. Moja córka. Nic nie rozumiem. Ach, Anatolu, nie czas teraz mówić o koniach. Idź i załap, o co cię proszę.
ożeń tego terminatora Ignara z tą szewcówną. I ty tak chcesz? Ależ tak, tak. Gotowa jestem dać im nawet posag, byle tylko powołali się co prędzej. Ale pędzie, pędzie, biegnę. Anatolu, tylko żebyś tam znowu czegoś nie pokręcił. Nie, bądź spokojna, droga siostrzyczko. Tym razem na pewno nic nie pokręcę. Obuar, biegnę. Ja także lecę, pani hrabino, działać. Dzieciu! Co, mój babciu jest genialny. Ubieraj się, idziemy. Dokąd, babciu? Do szewca pod twojego narzeczonego. Babciu, jesteś genialny! Zawsze mówiłem, że jestem genialny. Widzi pani, jaka mu się stała krzywda. Jak to, kiedy ja na własne oczy widziałam, jak on wczoraj w lesie z tą... Lolitą? Tam jest autor całej tej operetki, główna bohaterka. Przyprowadziłem ich tutaj, ażeby zeznali całą prawdę. Chodzi tu, jak pani mówiłem, o teatr. Przepraszam. Chodźcie tu na sąd! Powiedzcie całą prawdę. Wybacz, królowo. Uczyniłem to, aby ratować przyjaciela i Tea. A okazało się, że miłość jest silniejsza ponad wszystko. Jak ja go skrzywdziłam. To złoty chłopak. Jeżeli pani go z powrotem nie weźmie w karby, szkoda, zmarnuje się. Siedzi teraz w swoim pokoju, czarnej rozpaczy i może nawet lekka truciznę. Ojej, dolećmy do niego. Narzeczono, dokąd idzie? Już nie jestem twoją narzeczoną. Co jest, jak pragnę zakwitnąć? To jestem narzeczonym, to nie jestem. O, bo nie patrzy, jestem wolny, żenię się z Kicią. No cieszę się, kochany Ziutku, że nareszcie zmądrzałeś. Kicia czeka w aucie. Chodź, jedziemy po błogosławieństwo do twojej mamy. Do mamy, do mamy! Ignacy. Pocaluj. Nie można. Pocaluj. Ja tu rządzę. Dosyć, dzieci. Najpierw pójdziemy do mamusi po błogosławieństwo. Pani hrabino, przeprowadziłem pani syna. Dzięki Bogu, sprawa się wyjaśniła. Mamusiu! Nie poznajesz mnie, mamusiu? To ja. Tylko mnie cyganie zamienili. Ależ to nie mój syn. Co to ma znaczyć? Pani hrabino, to chyba jakieś nieporozumienie. Przecież to pani syn. No, czy pan oszalał? Mamo. Jezioły. Mamo. Kto jest? To jest majstrowa, to jest Ignat. Jak Ignat? Co ty pleciesz? No Józio u szewca nazywał się Ignat. No widzisz, że tym razem nic nie pokręciłem. Chciałeś, żebym połączył Ignacę z majstrową i połączyłem. Dobro. Co? Nie pozwolę na to nigdy! Nigdy! Dlają! Teraz nie bardzo mocno. O nie, nie pojedziemy. Ale lepsza jest polewka, angielska przypalana. Nie, bo tak. To najlepsza, prawda, jak jest. Drodzy Państwo, wnoszę zdrowie naszego najkochańszego wnuka Ignasa. Ta Ignasia naturalnie. Niech żyje. No pewnie, że niech żyje. Anatolu, co ty wypłacisz? Kiedy ty nareszcie oprzytomniejesz? Ziamek! Oddaj to! Nie wypijaj mleka i Ignasiowi. Co
Tylko trzeba na niego dobrze uważać, żeby go cyganie nie zamienili. Tak jak mnie.